Cześć, witam Was serdecznie. Kolejny dzień, kolejne wyzwanie. Jadę dzisiaj do North Dakota, do miejscowości Woolly City. Mam 700 mil do przejechania, oczywiście na jutro. Ja już się załadowałem. Byłem tradycyjnie w Lufthansa. Wziąłem jedną paletkę. 180 kg i lecę z tym do North Dakota. Więc dzisiaj plan jest następujący. Jako że jest niedziela, jest godzina obiadowa, czyli 14, a że wyjechałem i na miejscu będę około północy, może wcześniej nawet, no liczmy około północy. Mam trochę czasu. Będę przejeżdżał koło Wisconsin Dells. Wisconsin to jest około 180 mil od Chicago. Taka rekreacyjna miejscowość, gdzie bardzo dużo ludzi przyjeżdża sobie tutaj na weekend wypocząć. Dawno osobiście tu nie byłem, bardzo dawno. Ostatni raz tu jeździłem po jakiś ładunek, ale wiadomo, jak to zawsze, wszystko jest na obrzeżu. Nie jest tu nic wielkiego, nie jest tu żadne wielkie miasto. Jest to miasteczko, z tym, że ciągnie się cały czas wzdłuż rzeki, co bardzo ładnie jest to miejscowione. Las, rzeka. Tak jak mówiłem, dużo ludzi tutaj przyjeżdża odpoczywać. A ja Wam pokażę, jak to wygląda od strony szoferki. Jadę się przejadę przez to miasto. Zresztą sami ocenicie. Pogadamy za chwilę. No więc dojeżdżam już do tego Wisconsin Dells. Już mamy już Kalahari. Jedną z takich większych atrakcji. Baseny wewnątrz, na zewnątrz. A my musimy gdzieś tu zjechać. Fajnie to wygląda. Dzieciaki oczywiście już w wodzie. A co? A co? Jedziemy sobie gdzieś do centrum. Oczywiście muszę się przebijać ulicami, bo nie ma innej możliwości. Znaczy, no możliwości nie ma. No jest, no jak nie ma? No. Możliwość jest zawsze, ale po prostu łatwiej mi będzie tędy lecieć dookoła. Jadę oczywiście na Stare Miasto, prawda? Ten downtown tak zwany. Tamte miejsce. A tutaj no macie no, hotele, wszelkiego rodzaju baseny. No nie za bardzo to tak widać przy ulicy, prawdę mówiąc. Ja widzę, ale no, nie będę machał cały czas tą kamerą, prawda? Są resorty. No mówię, to jest naprawdę fajnie, jeśli ktoś chce odpocząć, ktoś sobie chce przyjechać na weekend z dzieciakami. No, no z dzieciakami, bo tu dla dorosłych to nie ma co za bardzo robić, oprócz alkoholu oczywiście. No i kasyna niedaleko, prawda? Flamingo Motel. Aha, to jest Flamingo Motel, ale on jest zamknięty, bo wszystko jest pozamykane. Nawet nie ma wody w basenie, no nie wiem dlaczego. Kok
karty, można sobie pojeździć na kokartach. Zobaczcie, tutaj jakaś militarna atrakcja, cholera no. Tu są wszędzie też te zipliny, można sobie pojeździć na tych ziplinach. Jakiś model Atlantis. I tu się zaczyna już taki duży waterpark. Zobaczcie jakie atrakcje, jakie rury. Dla każdego coś dobrego. Ludzi trochę jest, towary się kąpią. Tutaj widzicie, karuzela też jest pełna. Można tu wynająć łódkę, można sobie popłynąć kajakami, można sobie cały tur wynająć, że będą was wycieczka po rzece. Zobaczcie, tutaj kokardy zapierdzielają kokardami. Ale za dużo ludzi nie ma, może dlatego, że niedziela już dzisiaj i to się kończy. Dom, który stoi odwrócony do góry nogami. Przed domem dwa transformery oczywiście. Świetnie to wygląda. No i zjeżdżamy już tutaj do Downtown, sobie się wbijamy. Lecimy na Downtown. Tutaj też są wszelkiego rodzaju atrakcje. Naprawdę tutaj jest tego dużo. Ja nie jestem w stanie pokazać wam wszystkiego. No nie jestem w stanie. Jeśli ktoś chce sobie spędzić miło czas, zapraszam tutaj. O kurde, nawet na mini golfie samoloty lądują. Coś nie wyszło. Tu jest właśnie elektrownia, ale to też wam nie pokażę, bo nie zdążę, nie? No i jedziemy właśnie teraz do całego tego Downtown, prawda? Oczywiście mikrofon mi się wyłączył, Holender. Nie wiem, czy coś będzie słychać, ale już robię to, że tak powiem, żeby nie zawracać. No. O, i tutaj jest, za tymi budynkami już jest rzeka. Można sobie wynająć wszelkiego rodzaju tury, przejażdżki, muzyka na żywo. Przejedziemy to w dwie strony oczywiście, tam i z powrotem, bo to się zaraz skończy. To jest zrobione, tak mówię, typowo pod turystę. Aczkolwiek jest to bardzo fajnie. Naprawdę, kto tu nie był, polecam zobaczyć. Jest to niedaleko od Chicago. 3 godzinki drogi. Powiedziałem z przesadą teraz 3 godzinki. To jest taka główna ulica tego Downtown. Pełno tutaj wszelkiego rodzaju sklepów gadżeciarskich. Oczywiście przed chwilą minęliśmy miejsce, gdzie każdy, kto jest w Wisconsin Dells, musi sobie zrobić zdjęcie tego typu. Widzicie, ludzie, restauracje. Gift shopy wszelkiego rodzaju.
ciasno, ale dzisiaj mało ludzi jest. Niedziela, ale mało ludzi jest, nie? Tutaj pan se peselką parkuje. Wydań tam nie jest duże. Fajne na spacer. Jak ktoś lubi oczywiście. Mój kolega z Missouri szuka adresu chyba. Z telefonem w ręku, więc na pewno szuka adresu. I już tamtą przejechałem, zostały już te takie, no, hotele, hoteliki i tego typu rzeczy, żeby po prostu gdzieś się przespać, gdzieś zostać, odpocząć. No i wracamy tam w ten gąszcz ludzi. Pokażę wam teraz drugą stronę, jak to wygląda. I lecimy w kierunku zaraz na 90. Wracamy teraz tą samą drogą. Fajna meksykańska restauracja. Od razu jest ta karuzela, taka nie wiem jak się to nazywa. Zobaczcie, ja bym dostał pierdolca tutaj, nie? Ja bym dostał pierdolca na tym, no. To nie dla mnie. No i baseny dla dzieciaków. Jaskinia piratów. Ja lecę prosto na 90. I to jest praktycznie całe w skrócie Wisconsin Dells. Reszta to tutaj już się w okolicy dzieje. Fajne jest to, że jest tutaj parę tych informacji turystycznych. Można zasięgnąć informacji. By był na przykład takim samochodem jak ja, czy tam straight rockiem, czy nawet semajem, może tu się śmiało zatrzymać, nie zatrzyma się tutaj, 1,5 mili dalej, zaraz przy moim wyjeździe jest Walmart, można śmiało sobie zajechać, stanąć na Walmarcie, tu jest miejsce, jest tutaj gdzie zaparkować, nie trzeba tym się przejmować.
Są tu pola namiotowe, są tu oczywiście campgroundy. Można tu przyjechać samochodem, RV, przyczepą, pod namiot. A ja już się wybieram na highway i lecę w kierunku na Minneapolis, do którego mam jeszcze 3 godziny jazdy. Później muszę przelecieć prawie cały Minneapolis do Fargo. Za Fargo zostanie mi godzina, 70 mil do tego Wally City. Tam w Wally City jest Lowe's. Stanę sobie na Lowe'sie. I będziemy czekać, Zuju. Jak już oglądasz i jesteś w tym momencie, to proszę Cię, zasubskrybuj mój kanał. Jeśli oglądasz, proszę o subskrypcję, zasubskrybuj, kliknij łapkę w górę czy łapkę w dół. To Cię naprawdę nic nie kosztuje, a mi po prostu pomoże. Wiem, to jest Twoja decyzja, czy chcesz, czy nie chcesz, ale zadecyduj sam. Dzięki. Przejechałem parę mil, dokładnie 12 i jest tutaj zjazd na Highway 88. Dwie mile stąd, niecałe dwie mile stąd jest fajny park, w lesie park. Fajne są dwa ośrodki wypoczynkowe. Jeden jest polski, tu zjeżdża się bardzo dużo Polaków. Oprócz tego tutaj jest też fajna miejscowa na rybę. Nazywa się to Castle Rock. Jest to zapora na rzece. Bardzo dużo tam Polaków dookoła ma domki do wynajęcia. Można wynająć sobie domek, czy tam na weekend, czy na dzień, czy na ryby, bez znaczenia. Ale istnieje taka możliwość. Ładunku.
pamięta. No kurde, ludzie, to jest za wysoko. Się otwiera, proszę. Od 6 do 2 AM. Czyli kurde, od 6 do 2 w nocy? Idziemy do środka. No więc rozładowaliśmy to i spada. Laser. GPS connected. Oczywiście tradycyjnie zatrzymać się, wysłać SMS-a ze zdjęciem i człowiek wolny. Yeah.